Da. Stawiennicy, chodźcie tutaj do mnie najpierw. Bardzo proszę. Zanim zaczniemy nasze uwielbienie, pomodlimy się, ustańcie do ludzi przodu. Pomodlimy się przeciwko wszelkiemu uderzeniu demonicznemu na Kościół przez słowo, przez jakąkolwiek opresję w formie przekleństwa. Ochronimy plecy, ochronimy lewe nogi. Odzień w imieniu Jezusa, bierzemy autorytet teraz nad każdą demoniczną siłą, która uderzyła w plecy Kościoła. Ja w tej chwili w imieniu Jezusa odsuwam każdą demoniczną siłę od fundamentalnych prawd w głowach ludzi. Ja to odsuwam przez imię Jezus. Ja zamykam teraz diabłu pysk. Ja usuwam w tej chwili każdy skutek przekleństwa, które zostało wypowiedziane przez ludzi. I ogłaszam, że nad ludźmi Bożymi przekleństwo nie może panować, bo bezprawnie rzucone przekleństwo ulatuje jak ptak. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja teraz uzdalniam do funkcjonowania całą formułę służby przez imię Jezus. Ja mówię, że ludzie silnie chodzą po ziemi. Ja mówię, ludzie służby silnie chodzący po ziemi. Ja prostuję ich duchową lewą nogę przez imię Jezus. Ja przez imię Jezus usuwam demoniczną siłę, która uderzyła w kręgosłup duchowy ludzi. Przez imię Jezus wyrzucam to teraz przez imię Jezus poza Kościół. W imieniu Jezusa Chrystusa ja usuwam w tej chwili każdy skutek złych słów wypowiedzianych do ludzi z Kościoła. Przez imię Jezus. Każde wypaczenie odchodzisz teraz. Każde kłamstwo odchodzisz teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Każda krzywizna prawdy odchodzisz teraz. My przez imię Jezus prostujemy wszystko to, co zostało wykrzywione, choćby w najmniejszym stopniu. Na poziomie umysłu, na poziomie emocji, na poziomie decyzji. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Każdy zły duch odchodzisz teraz od ludzi. Przez imię Jezus. Odchodzisz od głów. Odchodzisz od serc. Odchodzisz przez imię Jezus. Ja mówię, swoboda w myśleniu. Swoboda w myśleniu. Swoboda w odczuwaniu. W imieniu Jezusa. Duchy straszące, odchodzicie teraz. Przez imię Jezus. Cofacie się teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Wszelkie czary odchodzicie teraz. Wszelkie czary, wszelka manipulacja, odchodzisz teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. My nakładamy krew Jezusa na ludzi. My w imieniu Jezusa ustanawiamy Boże standardy w myślach i w emocjach. Przez imię Jezus. Amen. Dziękuję wam. Przyjaciele, religia to wróg numer jeden. To wróg numer jeden. Nie macie większego wroga. Diabeł posługuje się religią. Każdy człowiek na świecie może mieć własną religię. Własną. To system poglądów oparty na własnych moralnościach, na niekompletnych przekonaniach, na szeregach różnych zaburzeń i w to wszystko wmieszane jest jakieś bóstwo. Religia ma w to wmieszane bóstwo. Rozumiesz? Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jak będziesz się dzisiaj modlił, bo jest Boże, zachowaj mnie od każdej formy religii. Zachowaj mnie od każdej formy wpływu religijnego na mój umysł. Boże, chcę myśleć w sposób jasny, czysty i konstruktywny. Tak się dzisiaj modlę. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Twoje święte imię. Ty jesteś Bogiem naszego życia. Ty prowadzisz nas poza śmierć. Ty spowodowałeś, że staliśmy się jedno z Tobą przez Jezusa Chrystusa. Ty doprowadziłeś nas do drzwi do nieba. Ty wprowadziłeś nas przez te drzwi, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa nic nas nie wyrwie z Twojej ręki. Siła nasza!
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Cię, bo wszystko mogę. Uwielbiam Cię, zwycięstwo ma. A zwycięstwo! Uwielbiam Cię, kiedy świeci słońce. Alleluja! Uwielbiam Cię, na co wiesz o to. Uwielbiam Cię, oh!
którzy myśleliście o tym, aby uwielbiać Boga z flagami, ale nigdy nie przełamałeś się, bo uważałeś, że to jest niegodne mężczyzny. Przyglądałeś się wielokrotnie, jak to robią. Chciałeś to robić, miałeś to w sercu. To jest twój dzień przełomu teraz. Jesteście ludźmi uwielbienia. Jeżeli jesteś takim człowiekiem, tam są flagi. Uwielbiaj tam Boga. Jak rycerz Dawida. Wiecie, kto tworzył grupę uwielbienia w Izraelu za czasów Dawida? Żołnierze. To byli żołnierze. Taką miał Dawid grupę uwielbienia. Z żołnierzy. Pomyślcie o tym. To byli żołnierze. Prawdziwy mężczyzna to nie jest zakompleksiona popierdółka. Jeżeli chcesz tak uwielbiać Boga, to flagi. Idź i uwielbiaj Boga.
którego korzystamy, to nie jest zabawa. Kiedy rozpalamy ogień, to trzeba brać to, co jest w ognisku, brać do swojego życia i pracować na tym i nieść to dalej. Chciałbym, żebyśmy mogli się modlić po każdego faceta. Bóg uczynił was głowami. Alleluja. Głowami, nie ogonami. Potrzebujemy silnych mężczyzn. Ja już kiedyś mówiłam, że pewnym rzeczom lideruję ja, ale Artur jest moim liderem. On jest dla mnie zachęceniem. Jego siła, jego determinacja, jego niezmienność, świadectwo jego życia. To, że szybko podnosi się z porażki, powoduje, że ja od niego biorę. Ja biorę od niego siłę. I tak ma być z każdym facetem. Macie być facetami z krwi i kości. Jesteście wypełnionymi Duchem Świętym. Potrzebujemy was. Potrzebujemy, abyście stanęli w szeregu. Mężni, odważni, pełni mocy. I abyście byli zachęceniem. Abyście byli zachęceniem. Chodźcie do przodu, wszyscy faceci. Wszyscy faceci, chodźcie do przodu. Chodźcie do przodu. Ojcze, w imieniu Jezusa bierze na autorytet nad wpływem duchów homoseksualnych. My nie mamy zgody na wycofanie. My nie mamy zgody na życie jak cyganów. Ojcze, my nie chcemy, aby żaden mężczyzna żył jak cygan i szukał cyganki. My chcemy, Ojcze, aby nasi faceci, aby nasi mężowie i nasi bracia byli silni, mężni, mocni i niezależni od wieku, aby byli gotowi zawsze powiedzieć, tak jak Józue, chcę ten teren, chcę tą ziemię, biorę tą żonę, biorę to, biorę ten biznes, biorę to. Ojcze, my uwalniamy w nich siłę i moc. Namaszczenie Świętego Ducha. Namaszczenie Świętego Ducha. My mówimy, że oni rozpoznają swoje miejsca. Rozpoznają swoje zadania. Rozpoznają swoje zadania. Że wszystko im się powiedzie. Że do czego dotknął się, Ojcze, im się powiedzie. Ojcze, ogłaszam, że oni mają siłę psychiczną. My usuwamy wszelką chwiejność. Wszelka chwiejność odchodzi. Wszelkie zakrwiany odchodzi.
za rzeką. Umiejętność zarządzania i umiejętność przewodzenia. Oh,
Ojcze, my wzbudzamy manifest odwagi. Odważne wyrażanie siebie. My wzbudzamy manifest odwagi. Manifest odwagi.
stajesz powrót, tak jak poprosiłeś. Będziesz mówił tak, jak nie mówiłeś. Thank you.
przyszedłeś jak szum potężnych dół. Twa obecność wniknęła w nas. Wniosłeś siebie, twe życie i prawdy moc. Święty, święty.
mi informację o filmie, obejrzanym ten film. Był tam kierowca rajdowy, który w ostatnim kluczowym wyścigu zatrzymał swój bolid i wysiadł z niego. Ponieważ pogoda była nieodpowiednia i groziło to jego śmiercią. W kluczowym rajdzie. Nie był to jakiś tam kierowca. Był to Niki Lauda. Wysiadł, bo droga, którą podążał, była niebezpieczna. Znał swoje możliwości i swoją wartość. Wiedział, że wystarczy odrobinę poczekać. Że za chwilę znowu stanie na podium. Jeśli jesteś w miejscu, w którym musisz zrobić krok do tyłu teraz, to nie mów się tego. Nie bój się, bo to może być zmiana strategii, ale cofnięcie się. Diabeł mówi do ciebie, cofnij się. Ale to nie będzie cofnięcie, to będzie zmiana strategii. Zmiana strategii. Musisz znać swoją wartość. Wiedzieć, że jesteś mistrzem. Wiedzieć, że jesteś mistrzem. Jak mistrz robi krok do tyłu, to znaczy, że zmienia strategię. Mistrz się nie cofa. On zmienia strategię. Wszyscy wokół mówią, czemu to robisz. A mistrz wie, kiedy iść, kiedy stać. On to wie, bo to mistrz. Rozumiesz to? Jesteśmy synami króla, skazanymi na sukces. Jeżeli musisz się zatrzymać i cofnąć, zrób to. To się nazywa strategia, przegrupowanie. Nie musisz w tragicznych warunkach przejść do przodu. Nie zawsze tak musi być. Trzeba się zatrzymać, cofnąć się. Masz wokół siebie ludzi, wiary, którzy nie powiedzą do ciebie, że ci się nie uda. Wiecie, w tym filmie gra również rolę żona tego Niki Laudy. I on ulega poparzeniu takiemu strasznemu. I zapytany potem przez dziennikarzy, co powiedziała ci żona, gdy cię zobaczyła z poparzoną twarzą. A on powiedział, żona powiedziała do mnie tak. Nieważne, że masz poparzoną twarz. Ważne, że masz. Nie potrzebujesz twarzy. Potrzebujesz prawej nogi, żeby naciskać gaz. Posiadasz ludzi wokół ciebie, ludzi wiary. Możesz się zatrzymać i przegrupować. Jeżeli jest taka twoja potrzeba, to tak się teraz módl. Przynieś to Bogu. Powiedz Boże, decyduję się na to, żeby zmienić strategię. Ja robię ten krok do tyłu. Zatrzymuję się, przeczekam jeden sezon i zaraz znowu stanę na podium. Zaraz znowu stanę na podium. Rozumiesz? Chodzenie w wierze to nie jest chodzenie bezmyślnych, dziwnych osóbek. To strategia. Jeżeli jesteś wstawiennikiem, czujesz się obciążony w ostatnim momencie, w ostatnich dniach,
uderzyło coś w ciebie, chodź do mnie teraz, będę się o ciebie modlił. Wielu z was otrzymuje słowa wiedzy przez fizyczne problemy. Zrozumcie teraz, co powiedziałem. Bóg nie daje nikomu kłopotów ani problemów, ale ludzie, którzy są wstawiennikami, mogą doświadczać rzeczy, których nie znajdziecie na kartach Biblii. Rozumiesz? Bardzo często słowo wiedzy przychodzi przez ból, przez problem. Rozumiesz? Wstawiennik to musi wiedzieć. Musi to wiedzieć. Że wielokrotnie to nie jest atak demona. Tylko doświadczasz jakiegoś problemu w swojej duszy lub ciele. Musisz umieć tą rzecz zdiagnozować, a potem ją przekuć na działanie. Ojcze, w imieniu Jezusa ja ściągam z nich wszelki ciężar, przez imię Jezus, z ich ciał, z ich dusz, przez imię Jezus. Ściągam ten ciężar. Oczyszczam ich z tego duchowego pyłu. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Usuwam wszelkie napięcie z nich. Przez imię Jezus. Usuwam to. 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 Przez imię Jezus. Przez imię Jezus ja oczyszczam każde z tych ciał, z tych dusz. Ja oczyszczam. Przez imię Jezus odsuwam to od nich. Ja ustanawiam swobodę. 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 Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Usuwam to. Przez imię Jezus. Jeżeli ktoś z was choruje, macie problem fizyczny, wyjdźcie do przodu. Jesteś słaby fizycznie, czujesz, że może jesteś zaatakowany przez demona, masz jakiekolwiek inne problemy emocjonalne. Każda choroba, każda niemoc, każdy ból. Jeśli ktoś ma coś, wyjdź do przodu. Bez znaczenia, co to jest. Podchodźcie, waliście, módlę się. Wkładźcie na nich ręce. Uzdrawiajcie, uwalniajcie ich.
życia, będziesz zbawiony. Staniesz się obywatelem nieba. Zaczniesz mieć z nim relacje. Porzuć samodzielność. To za tą samodzielność, za to życie bez Boga idzie się do piekła. Za ten jeden grzech. Wybierz Jezusa. Wybierz Jezusa.
mieć z Tobą relację, że możemy doświadczać Twojej obecności, że możemy Ci służyć. Dziękujemy Ci za Twoje namaszczenie. Dziękujemy za Twoją siłę w nas. Dziękujemy Ci, że nie poddajemy się, że biegniemy, a nie ustajemy. Dziękujemy Ci, Boże, że cokolwiek się dzieje wokół, to dla nas nie stanowi to realnego problemu. Uwielbiamy Cię za to. Uwielbiamy Cię za to.